Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kara i bez zbędnego zabierania czasu przechodzimy do rzeczy. W dzisiejszym tutorialu będę chciała pokazać Wam, jak narysować w SketchUpie prostokąt o określonych wymiarach. Tą koleżankę sobie usuniemy, żeby nam nie przeszkadzała i zabieramy się do roboty. Wybieramy sobie funkcję Rectangle, czyli prostokąt i wybieramy miejsce, w którym chcemy zacząć rysować nasz prostokąt. Powiedzmy, że to będzie... powiedzmy, że na przecięciu się osi, po Bożemu, i zaczynamy. Klikamy raz lewym przyciskiem myszki i w tej chwili nasz prostokąt już jest zaczepiony. Jeżeli tą myszką ruszymy, to widzimy, że on się nam rozciąga. No ale jeżeli chcemy, żeby ten prostokąt miał konkretne wymiary, to musimy te wymiary w określonej konfiguracji wpisać. W związku z tym ruszamy sobie tą myszką w ten sposób, żeby ten prostokąt zaczął nam się już rozciągać i wpisujemy sobie wymiary, które chcemy, żeby on posiadał. Ja chcę, żeby on miał 1,50 m na metr. Mam tu wybrane centymetry. W związku z tym wpisuję sobie z klawiatury 150, średnik, 100 i naciskam Enter. I w ten sposób powstał nam prostokąt o dokładnych wymiarach 1,50 m na metr. Sprawdzamy sobie miarką, czy wszystko jest ok. 1,50 m na metr, czyli wszystko się udało. To tyle w dzisiejszym filmie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli ten filmik się Wam podobał, to bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, napiszcie może coś fajnego w komentarzu i rozważcie subskrypcję kanału. A jeżeli interesują Was inne filmiki, na przykład o tematyce projektowej, to zapraszam Was do eksplorowania mojego kanału. Raz w tygodniu, w czwartek o 18:00, publikuję tam filmy koncepcyjne dotyczące projektów wnętrz, projektów mebli, ale także projektów różnego rodzaju obiektów budowlanych. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!